serce mi pęka z dumy, jeżeli czytam o innych wyróżnieniach i nagrodach, a to kuratora, a to medalach za długoletnią służbę, a to odznaczeniach państwowych, a to nagrodzie ministra edukacji dla naszych nauczycieli, a takie nagrody też są. Chciałbym przypomnieć, że to państwo, dyrektorzy, macie prawo do nominacji do nagród swoich nauczycieli. Prawo ma również pan naczelnik edukacji, moja osoba, związki zawodowe i te wszystkie podmioty korzystają z tego prawa, kierując różne wnioski. Dla mnie to jest niezwykły zaszczyt i szczerze mówiąc do tej chwili zastanawiam się, czy mi się to śni, czy dzieje się naprawdę, bo zazwyczaj taka nagroda, tak szczególna nagroda jest ukoronowaniem pracy nauczyciela, spełnieniem marzeń, a tymczasem w moim wypadku mi się przytrafiło to po 11 latach pracy i naprawdę chciałem z tego miejsca podziękować, jeżeli można, najpierw panu prezydentowi miasta Grudziądza, panu naczelnikowi, dyrekcji szkoły, wszystkim kolegom, koleżankom za to, że tą nagrodę dzisiaj otrzymałem. Naprawdę jest to coś dla mnie niezwykłego. Myślę, że przede wszystkim otrzymałem ją za to, jeżeli mogę wypowiadać się tutaj o sobie, za działalność patriotyczną. Jestem historykiem z wykształcenia, uczę historii w Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu i dla mnie historia to jest coś, co kocham. Coś, co jest moją pasją, coś, co zaszczepili u mnie już dawno, od małego dziecka, dziadkowie, rodzice. Też jestem im bardzo, bardzo za to wdzięczny. Można powiedzieć, że ta nagroda jest jakby hołdem dla nich. I no, naprawdę jestem niezwykle wzruszony i bardzo dziękuję. Trzeba się zawsze nagimnastykować. To niestety jest taka już prawda. Udaje mi się jakoś zmotywować większość moich uczniów do działań patriotycznych, do tego, żeby chodzili ze mną pod pomniki, kiedy mamy różnego rodzaju uroczystości, święta państwowe, lokalne. I za to jestem tym dzieciom i tej młodzieży bardzo wdzięczny. Mam też takich uczniów, którzy już ukończyli szkołę podstawową. Wydawałoby się, że w związku z tym mogliby już sobie odpuścić, podarować. Nie są już niczym zobowiązani, nie są już nic mi winni, a do dzisiaj ze mną chodzą na uroczystości, chętnie chodzą. I z tego miejsca też im za to pięknie dziękuję. Dziękuję wszystkim moim uczniom, których uczę. No naprawdę to jest po części też ich nagroda, tak? Bo na sukces nie pracuje się tak naprawdę tylko samemu. Na to się sprowadza praca wielu osób i ja, jeżeli mogę w tym momencie, chciałbym też podziękować moim wszystkim kolegom przewodnikom PTTK, dzięki którym zrealizowałem wiele moich przedsięwzięć. Chciałbym podziękować też przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu, panu Krzysztofowi Pokorze, panu Januszowi Kołodziejskiemu, za to, że też pomogli mi zrealizować wiele działań, szczególnie spotkanie z panami kombatantami, wszystkim kombatantom, którzy ze mną współpracują. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, to bardzo przepraszam, ale w tym momencie trudno jest wszystkim oddać hołd. Także naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Poprzedni rok szkolny minął, jeżeli ja mogę to podsumować, uważam, że za bardzo udany. Zresztą to chyba wynika z pracy z rodzicami, z dziećmi i naprawdę nie mogę narzekać. Pracuję tak jak zawsze. Staram się bardzo realizować wszystko to, co założyłam i uważam, że takie podsumowanie, to co dzisiaj mnie czeka, to jest podsumowanie mojej pracy i cieszę się bardzo, że jestem doceniona i chyba tym bardziej jeszcze będę wkładała więcej wysiłku w to, co robię, chociaż robię to zawsze. Nie muszę oczywiście otrzymywać nagród specjalnych, ale cieszę się mimo wszystko z tego, co było. A radością dla mnie szczególną i podziękowania są moje dzieci. Uśmiechnięte, rodzice też uśmiechnięci i taka integracja klasowa. To rzeczywiście jest coś wspaniałego. Przyznaję pani nagrodę za wysokie, a w minionym roku najwyższe w Grudziądzu wyniki uczniów uzyskane na sprawdzianie. Wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej powodzenia i wytrwałości w pracy i w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku.